Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Jedziemy się przejechać rondzinkiem. Oczywiście na spokojnie. Nie pokazywałem wam tego, ale wygłuszyłem trochę wydech, bo się jeździć nie dało. W poprzednim odcinku nie mieliście głosu, więc na pewno nie było tego słychać. Chociaż teraz jak pod obciążeniem se pociągnie paliwa, dalej tam furcy głośno, no bo nie ma niestety wydechu żadnego, znaczy nie ma żadnej waty w wydechu, dlatego furcy. Ale na wolnych obrotach, jak motor stoi, jest naprawdę cichutko. Stary, widzę, że tutaj już droga zjazdowa zarasta, dawno mi nie było. Kurde, hamulca nie ma, ojej! Przydałby się żywcem jakiś hamulec. Jest jedynka? Jedynka. Wszystko oblatuje, obrywa się. A, ściąga. O! Ściąga pierona. O, ściąga. Dobrze, że lęcinek jest leciutki. Gałęzi odpierona. Nie wiem, czy nie będę musiał powietrza spuścić. Bujeczka. Ale mocy brakuje. O, jasny bier. No dziwne, dziwne rzeczy się dzieją. Dobra, trzeba zygzakiem to wziąć. A może i nie. Nie idzie na jedynkę. Wynosi na koło nawet. Dobra, może zgaźmy go. Wygląda tak, jest trochę ciemno na kamerce może. Dołożyłem sobie ogon standardowo, no bo miałem plecy schlapane po pierwszej jeździe. I DB Killer, ale nie działa on, bo nie ma wydechu w ogóle waty. A żeby wsadzić tam watę, muszę rozcinać cały wydech, więc na razie tylko wbiłem, żeby się przejechać. No i tyle. No, no góreczka no jest taka dość sporawa. Zaraz trochę zmienię ustawienia kamery, zobaczymy, bo jest trochę ciemno. No, tak jest. Dobra, zmienię ustawienia kamery i zaraz zobaczymy, czy będzie jaśniej, czy nie. I czy będzie siepał obraz, bo to jest najważniejsze. Na podglądzie ja tego nie widzę teraz, czy siepie obraz, czy nie, a potem się okazuje w domu na komputerze, że kurde, jest materiał do wywalenia. Dobra, zmieniam ustawienia. Dobra, jesteśmy na kamienistym. Możemy sobie coś tam przejechać trochę szybciej. I schłodzić sprzęta. No jak widzicie, czwórka nie jest za szybka, jakieś 45 na godzinę. Coś takiego. Może jedziemy ze 40 teraz. Jak nawet nie mniej. I tu macie przykład ludzkiej głupoty. A zgaszę nawet motor. Patrzcie, jak ludzie są mądrzy. Wszędzie tu pełno trocin, nie? Trocin od groma. Las suchutki obok. I patrzcie co ludzie robią. Inteligencja. Pchniemy to bardziej trochę na środek. Najlepsze jest to, że to się jest w miarę świeże. No. Ktoś sobie ognisko robił. Patrzcie. Wokół pełno. Trzeba będzie po jakąś wodę iść to zalać może, bo
Jeszcze ktoś tu odwali, kurwa, niezłomniane. Pełno suchej trawy dookoła. Pełno. No i zaraz las. Suche podłoże. No. Pełno suchych liści. Nie ma nikogo w pobliżu. Normalnie zarąbiście. Zarąbiście. Jeszcze zobaczymy, bo tam wczoraj palili drugie ognisko. Sprawdźmy to tam. Bo obstawiam, że to ci sami ludzie. Teraz sobie wyobraźcie, nagrywam ten odcinek, nie? Wszystko fajnie, cieszę się, udostępniam go do internetu. W tym samym dniu na przykład zapalił się na wieczór w nocy las. No i co? Kto będzie podejrzanym? O jasny pier, patrzcie. Nie zdążę dojechać chyba. Najważniejsze zalać. Może znajdę coś lepszego. No to się weźmie i zaleje bardziej. Ale i tak już jest lepiej, bo tego kloka czerwonego, co się już ten jarał, no to przydusiło. Dobra. Poszukam coś lepszego, zaleję to już może poza odcinkiem. Albo znajdę, no to się jeszcze nagra. Kurde, muszę całą ręką naciskać hamulec przedni, bo nie hamuje. W ogóle. Fajny kamyczku. Fajny kamyczku, trzeba będzie pojechać kiedy tam. Gaszenie. Z tym luzem to też takie cyrki, że szkoda słów. Dobra. Może bym podjechali jakiś podjazd. I dobra. I teraz tak. Zrobimy próbę. Podjedziemy tu. Ktoś sobie pomyśli, a kurde pierdzielisz, nie wyjedziesz. No bo nie wyjadę, w linii prostej. Nikt nie mówił, że nie można tego podjechać zygzakiem, nie? Kto mówił, że tak nie można? Sprawdźmy to, czy wyjadę. Będzie ciężko, już to widzę. Próbujemy tu. Gałęzie. Dobra, teraz tam. I do góry trochę jeszcze bardziej. Dobra, jesteśmy dużo wyżej. Jeszcze.
przyczepie. Gałąź mnie przyhamowała. To nie gałąź, to drzewo. Gdzie one tam weszły? Jakieś drzewo mi weszło, silnik mnie zatrzymało. Dobra, jedziemy wyżej. O, dobra. I do góry. Okej, jesteśmy jeszcze wyżej. No i teraz już będzie z górki. Dobra. Jesteśmy znowu trochę wyżej. O kurde. Ale jeszcze. Jeszcze. Się nie poddaję. No jak widzicie. Zygzakiem, zygzakiem. I jesteśmy prawie na szczycie. Jeszcze mały kawałeczek został. Ten luz jest ciężko złapać. Jesteśmy prawie na szczycie. Muszę się lekko bujnąć, minimalnie, żeby nadrzucić je. Dobra, znowu jesteśmy trochę wyżej. I tu już powinno być delikatnie na sprzęgle, pod tym drzewem. O kurde, ale mnie podcięło. Jasny gwint. Znowu jesteśmy trochę wyżej. Dobra, i teraz tam trzeba skoczyć. Ojej. Powtórka. Za dużo korzeni, źle robieżnika. Tędy wyjedziemy. O, jesteś. Kurde. Mam nadzieję, widać, że jest góra. Dobra. Tu już wyjedziemy tędy. No nie mam w ogóle bieżnika na tylnej oponie. Nie ma co gryźć. No i zdobyta góreczka. Elegancko. Jak to mówią, nie potrzeba 60 koni lub ponad 60, żeby to podjechać. Wystarczy 6. Wystarczy 6 koni i minimalna ilość umiejętności. Ja wcale nie jestem za dobrym rajderem, ale dałem radę. Zygzaczkiem, zygzaczkiem. A jaką mam oponę? Jak widzicie, opona łysa z tyłu, opona łysa z przodu, a i tak dał radę. Dobra, wracajmy. Wsiadam w Cinquecento, bo nie widzę żadnych butelek. Wezmę jako piątkę i zaleję to ognisko, żeby nie mieć potem nic na sumieniu. Dobra, kończymy to. Ja se lecę do domu na spokojnie. Widzimy się za chwilę. Cinkusiu. No dobra. Maszyna się rozgrzewa. Jedziemy zalewać ognisko. Dobra, minęło ponad godzinę. Zanim zdążyłem tu przyjechać jeszcze po drodze, tam spotkał się z paroma ludźmi. Jak widzicie, dalej się tli.
Tak, teraz i tak jeszcze nie jest tragedia, ale wyobraźcie sobie, jakby nagle zaczęło wiać mocniej, mogłoby to rozwiać tutaj do lasu. Nie byłoby fajnie. Tamtą butelkę oczywiście wezmę, to co rzuciłem, żeby nie było. Jak widać, żaru jest odpierone jeszcze trochę. Żeby nie było, wylałem tutaj ponad, kurde, z około, no ponad 10 litrów wody będzie weszło w to. Już się nie kopci, więc jest ok. Tam widać, że w oddali, że się, kurde, zaczęła trawa palić. Nie wiem, czy to było wcześniej, czy nie. Ale no, jak tak ludzie będą robić, to z tego nic nie będzie. Dobra, kończmy to. Co do Lącina, no jechało się bardzo fajnie, jestem zadowolony, chociaż nie ukrywam, że nie mogłem wjechać w dużo miejscówek właśnie ze względu takiego, że trzeba zrobić drobne poprawki. A jakie? No mianowicie dołożyć ten hamulec tylny, oponę na razie jeszcze bym zostawił, bo jeszcze daje radę, więc opona zostaje. Ewentualnie jakaś osłona na amortyzator tylny do regeneracji, a resztę będzie się wyjaśniać po kolei, co i jak, więc jeszcze raz do następnego, na razie trzymajcie się, hej!